Cześć, 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 witajcie. Witam was już w ostatnim odcinku z naszej serii Ark Survival Evolved na kanale Rivik z sezonu drugiego, jednocześnie dokończenia naszego pierwszego sezonu na kanale Rivik. Dziś zrobimy sobie po prostu takie małe, uroczyste zakończenie naszej serii. Zapraszam do oglądania. Wysoko tu. Jak widzicie, jestem właśnie na wulkanie, na którym ostatnio walczyliśmy z finalnym bossem. Ciekawostka, zwierzęta po pokonaniu Bersera trafiają tutaj, przed bramę. Przed bramę, przy której faktycznie walczyliśmy z naszym bossem. Jak widzicie, wszystkie są upchnięte w to jedno miejsce. Jak sami widzicie. One rzeczy do niczego nie będą mi potrzebne, bo finalnego bossa już pokonaliśmy, bo już tak naprawdę zakończyliśmy grę na tym serwerze, coś na tym świecie. Przelecimy się jeszcze w ogóle po naszej wyspie, zobaczymy co i jak. Może akurat trafimy na jakieś fajne, mentalne zwierzę czy coś. Wiecie, tak żeby faktycznie zakończyć tą serię jakimś uroczystym, finalnym odcinkiem. W ogóle ten skiff jest strasznie super, bardzo dużo elementów żre jako paliwa, ale warto jest mieć coś takiego, bo przemieszczanie się nim jest dużo przyjemniejsze nawet niż poruszanie się czymkolwiek. Dobra, zróbmy sobie z tego wulkanu. Trzeci nawiar, może polećmy sobie, wiecie co? Polećmy sobie najpierw do naszego pierwszego miejsca, gdzie wybudowaliśmy naszą bazę, w sensie tą naszą... tą naszą bazę główną. Widzę, że ten skift się rozpędza i faktycznie ma jakąś mega dużą prędkość, jak widzicie, zasuwa niebotycznie szybko. Oparcie Kecal, ty masz poziom 44, nawet całkiem fajny. Dobra, lećmy sobie tam. Zakręcaj, zakręcaj, zakręcaj. No już widzę wszystko drzewami zarosło, jakby tu nie było. Faktycznie. Szkoda, że tej bazy tu faktycznie nie ma. Szkoda, że traciliśmy zapis, bo mielibyśmy chociaż co oglądać na sam koniec. Troszeczkę smutą z tego powodu. No ale cóż. Mnie ciekawi jedna rzeczy. Może nasz skifter, bo on jest w sumie uznawany jako zwierzę, czy teoretycznie w ogóle odkryłem, że ma coś takiego jak możliwość naprawy. Poczekajcie, zaraz to pokażę w sumie. Dobra. Został uszkodzony. I teraz oszacowywanie szkód. Widzę, że dość mocno go uszkodziliśmy niechcący. 3600 zdrowia mu zabraliśmy. Pokażę wam jeszcze jego możliwość autonaprawy, bo w sumie tego nie pokazywałem wam. Dobra. Spróbujmy sobie go teleportować. Ciekawe tam się, czy możemy teleportować go jako zwierzę. A, nie możemy, czyli jednak skifter nie jest. Skift nie jest, widzę, zwierzęciem. Nie ma takich samych możliwości. Bo on chyba nawet nie wylądował, wiecie? Aha, bo on jest uszkodzony, teraz nie może wylądować, dobra. Aż się naprawi. Kurwa, strasznie szkoda, że mi się ten serio zatrzymał. Tak dalej mogliśmy jeszcze uciec z naszym kominkiem, mógłbym podsumować wszystkich naszych widzów. No ale cóż, tak to bywa. Raz na moście, raz pod mostem, jak to się mówi, czy tam pod rynną, czy tam pod wozem. Nie pamiętam dokładnie. Wykryto obrażenia. No co ty mi powiesz? Możemy łączyć... O właśnie, aktywuj się tryb autonaprawy, jak widzicie. Zaczął nam się naprawiać. Jestem ciekaw, czy on zużywa do tego elementy, wiecie? On naprawia, widzę. On się, widzę, naprawia. Faktycznie sam z siebie. I on zużywa, w sensie jakby... Kiedy on się naprawia, to nie może wylądować. Czyli bądź co bądź, będzie zużywał ten element. Czy się na nim znajdujemy, czy też nie. Dobra. Widzicie, że tego zostało do naprawy. No, troszeczkę dużo. Pamiętam jeszcze, jak to jeszcze nasze pierwsze... O, patrzcie, Tyla na drzewie, na który pomyślał. I jaki ładny poziom, 104, wow. To było w ogóle fajne miejsce, gdzie się bardzo często właśnie Tyle pojawiały. Kurde, i znowu ten cios pięścią. Cześć, ja chcę sobie z bliska obejrzeć. Z tymi na świetle rękawice stary. Ładne w sumie kolory ma, taka czarno-pomarańczowa. Raz mi się spotkałem taką naprawdę ładną czarno-pomarańczową. Ma troszeczkę w blaku ten bardzo ciemny ten pomarańcz, ale jest też naprawdę bardzo ładna. Też sam poziom jest też, jak sami się domyślacie, bardzo ładny. Dobra. Skifter się, widzę, jeszcze naprawia.
Nie zabij, załatwmy go mieczem. Bo to go chyba mamy, co nie? Chyba już wszyscy. Załatwiliśmy już chyba ostatniego. Skipper się już widzę naprawił. W ogóle załóżmy sobie te rękawice, niech nas chronią, dają nam. No i mam jeszcze, co prawda jest wydry, ona się też pewnie teleportowała tam do tej bramy. Jeszcze mam jedną w kryopodzie. Ach, te kryopody, one też nam bardzo przez całą serię przydawały. Dobra. On już widzę chyba wylądował, czy możemy sobie go ewentualnie zaczepić. Żeby był jakby, aha, żeby był właśnie przyklejony do podłogi. Czekajcie, ja muszę chyba wrócić. Byłbym sobie na tym platformie, jeszcze chcę sprawdzić, czy może go teleportować, fajnie by było. Dobra, wylądował. Albo i nie, widzę, że nie można tym lądować tak czy inaczej. Dobra, to mniejsze o to. Chodźmy sobie teraz do naszej drugiej typowej bazy, którą budowałem. To bazę, tak jak mówię, miałem też normalnie na tym świecie. Budowałem ją sobie, co zajęło mi bardzo dużo czasu, teraz ją straciłem. Ale cóż, tak to bywa, niekiedy. Prezentuje się też całkiem ładnie. A w ogóle wam pokażę jedną rzecz. Niedawno sobie swoim kilka wilczków, bo no nie mogłem się im oprzeć, tak słodko na nie patrzały. Ląduj, stary. Dobra. Dobra, gdzieś pod schodem się pojawiło. O, tu są oczywiście wilczki. Znaczy ich gości, bardzo ładne zwierzętka. Dobra, mniejsze o wilczki. Tak jak widzicie, pozwoli się właśnie nasza finalna baza. W ogóle tutaj widzę światło, w czym postawiłem. Szkoda, że w ogóle z Oversera nie mamy jakiegoś trofeum, to moglibyśmy sobie na przykład tutaj przywieźć w naszej typowej bazie. No ale cóż. Pojedziemy sobie jeszcze do naszej pierwszej bazy, rzecz jasna. Chociaż wiecie co, jeszcze przeleciałbym się po... W sumie to może... Nie, może zimowy dom. Chociaż wiecie co, przejdźmy się najpierw do... Zielonego obelisku, przelecimy sobie po wszystkich obeliskach. Najpierw może. Trochę mi elementu starczy, poczekajcie, muszę go troszkę dołożyć. Dobra. Lecimy. O, zasuwa całkiem szybko na pewno ten skifter. Widzę, że im wyższa wysokość, tym on się szybciej porusza, wiecie? Tak mi się wydaje. Tak, gdzie mamy nasz pierwszy obelisk, zielony obelisk, przy którym, jak dobrze pamiętacie, w masowych ilościach farmiliśmy element. Z którego korzystamy do dziś. Pewnie do dziś by mi jeszcze starczył, gdyby nasz magazyn został usunięty. Tak z ciekawości patrzę, czy może tu jakieś zwierzęta się ostały, ale widzę, że nie. Jeszcze pamiętam, jak to było wczoraj, jak zbierałem właśnie materiały na przyzywanie tych fragmentów w masowych ilościach. Dobra, polećmy sobie teraz do niebieskiego, znajdującego się na zimowym biomie. Dobra. Lecimy mega szybko. Szkoda, że nie ma czegoś takiego jak prędkościomierz w tym skifcie. To mogło być całkiem przydatne w sumie. Można na przykład sprawdzać, czy faktycznie przywaliliśmy, ale widzę, że chyba nie oberwaliśmy praktycznie w ogóle. Przejdźmy sobie po naszego wulkanu, z którego, jak dobrze pamiętacie, w pierwszej serii też zyskiwaliśmy dużą ilość materiałów. O, czerwony zrzut, przy okazji sobie zobaczymy, co będzie w jego wnętrzu. Tu, jak dobrze wiecie, jest nasz zimowy biom, na który też często bywaliśmy i pozyskiwaliśmy z niego zwierzęta, które na pewno nam się przydały, m.in. Uteranusa i Deodony, które mega nam pomogły właśnie w walce z głosami. Siodło na Barinoxa, ciekawe. Średnio w sumie przydatne, bo kto wie, że komu byłby aż tak bardzo potrzebny Barinox. No, zimowy biom, jest tu mega zimno, jak się domyślacie. Na szczęście mam takową zbroję i wydrę. O, kolejny kecar, patrzcie. Widzicie, wystarczy troszeczkę polatać po wyspie, zawsze się kogoś znajdzie. Nawet chyba już spotkaliśmy, nie wiem. Jakieś wilki tutaj widzę biegają się z mordami tłuką. No, całkiem. Jak zwykle na zimowy biom się wszyscy ze sobą biją. Już jest taka tradycja, że na zimowym biomie zawsze jest taki rozpiernicz. No tu jest jakiś Uteranus, faktycznie sobie chodzi. Dobra, pojedźmy sobie jeszcze do naszego czerwonego obelisku. Dobra.
kurde, strasznie dużo ten skifter widzę, zużywa faktycznie tego. No, na przykład wiem, że możemy go odłamkami nakarmić, ale... Czekajcie, czy mogę sobie go odłamkami nakarmić? Chyba mogę, ale wiecie co, już wrzucił ten element, niech ma go trochę przy sobie w sumie. Wiem, że właśnie mogę go karmić jeszcze tymi odłamkami, w sumie one są 10 razy bardziej opłacalne, więc w sumie można go tak równie dobrze odłamkami karmić. Dobrze, że te odłamki zostały wprowadzone do gry. No i tu jest faktycznie nasz obelisk, przy którym... O, kolejny Quetzal, patrzcie, już trzeci dzisiaj. Przy którym przyzywaliśmy naszego bossa finalnego. Bossa, którym jest Smok. Pamiętam, się właśnie przy nim stresowali, OM, i przy nim właśnie straciliśmy naszą armię Rexów. Ale bądź co bądź, wszystko się później fajnie skończyło. Smoka załatwiliśmy, co prawda zajęło mi to aż 2 dni, żeby nowe Rexy wyhodować, ale jakoś tak, dobrze wszyscy pamiętacie, poszło elegancko. Dobra. Tu Wagna, również na nich kilka zwierząt uswajaliśmy, między Barinoxa, Diplocautusa. Kolejny Quetzal, widzę, że naprawdę się dzisiaj dużo pojawiło. Ja jestem w sumie ciekaw jednej rzeczy, czy może mnie w ogóle Tylo Coelho zrzucić ze skifta? Jestem tego ciekaw. Dobra, tu widzę, była tam za drzewem jedna. Tam widzę. 10 poziom, więc w razie czego możemy się przed nim obronić łatwo. Czy ty nasz koleżanko możesz zrzucić ze skifta? Jestem bardzo ciekaw. Widzę, że próbowała nas zrzucić i obstawiam, że może nas ze skifta zrzucić. No, ciekawie dość. Dobra, może teraz zrzucę naszą tajgę. Bardzo lubię ten biom, gdyż to są wyglądały. Całkiem ciekawe zwierzęta, między innymi Terrier Birdu i Tylo Coelho. Dobra. Ciekaw, co w ogóle się spodziewa, jak tym skiftem wlecimy do wody, czy tam też możemy nim w sumie pływać? To jest ciekawe, bo w sumie nie dostaliśmy... No mamy w ogóle coś do latania, tym jest skift, mamy samochód, który możemy sobie jeździć po ziemi. A czy jest żadnego właśnie pojazdu wodnego nie otrzymaliśmy? Kolejny Quetzal, patrzcie, już 5, strasznie ich dużo tutaj się pojawiło. Czy możemy na przykład nim wlecić do wody? Na upartego można się jakoś wpierniczyć do tej wody, ale widzę, że skift raczej nie jest przeznaczony do pływania. W oceanie, w którym między innymi, jak dobrze pamiętacie, też oswajaliśmy na przykład Megalodona w jednym z pierwszych odcinków. Tu Theostenisa, z którego naprawdę byłem dumny, jak dobrze pamiętacie, bardzo fajne zwierzę. Tak samo jak Mozozaur, czy Elektrochorusy, z których byłem troszeczkę niezadowolony, bo wydawał mi się bardzo ciekawymi zwierzętami. Już nie mogło się doczekać odcinka, w którym będziemy je oswajać. A jakkolwiek, jak dobrze pamiętacie, nie były specjalnie mocne. Tu też oswajaliśmy swoje pierwsze ichtiozaury, z którymi, jak dobrze pamiętacie, miałem problem i dobrze było, że wam pokazałem poradnik, jak je schwytać, bo z tym faktycznie można mieć problemy. No i co? Pozostała nas chyba tylko ostatnia lokacja. Do zwiedzenia jest nasza pierwsza baza. Zwykły biom. Tu też oswajaliśmy swoje pierwsze karno i raptory. To jest chyba mój ulubiony biom, szczerze powiedziawszy, bo jest taki najbardziej, że tak powiem, arkowaty. Dobra, lecimy sobie. Zaraz tam dotrzemy. Dobra. No i jesteśmy na miejscu. Dobra. Jak pamiętacie, gdzieś stała nasza słomiana chatka, zwana również Wąsk. Tu też ponadowaliśmy nasz pierwszy sztandar, którym był sztandar właśnie Dodo. Tu też oswajaliśmy swoje pierwsze zwierzęta, m.in. Uguanodona i Guanodona, z którego byłem bardzo zadowolony. Już naszego pierwszego Dodo. No, trochę smutno, no ale cóż. Chociaż wiecie co, jest jeszcze w sumie jedno starsze miejsce, jak dobrze pamiętacie, naszej pierwszej serii z Arka, naszego pierwszego sezonu nie zakończyliśmy i czasem teoretycznie ten drugi sezon jest jego dokończeniem. Dlatego w sumie to nie było nasze pierwsze miejsce na bazę, gdyż było jedno jeszcze starsze, jak dobrze pamiętacie. Przejdźmy się jeszcze w sumie w 2 miejsca, w sumie to 3. Powiedzmy pewnie naszą główną bazę w pierwszej serii. Na tej listę, bardzo bym chciał wam to miejsce pokazać, a pamiętacie, tu jak jest to drzewo na tej skarbie, tu się właśnie wybudowaliśmy. To było w sumie fajne miejsce, bo mieliśmy, no, średnio blisko wulkan.
Ale i tak nie miałem problemu z materiałem, mieliśmy dostęp do morza, więc też sobie, jak dobrze pamiętacie, port wybudowaliśmy olbrzymi kamiennie. Dokładnie, też sadziliśmy nasze rośliny, jak dobrze pamiętacie. Już w tej serii już nie sadziłem, tylko sobie po prostu wybudowałem kamienny mur i metalowe kolce, gdyż były całkowicie odporne na obrażenia. Dobra, i zostało nam jeszcze jedno miejsce do zwiedzenia, które przyprawiał sentyment pewnie każdego arkowego gracza. A jest to nasza pierwsza lokacja, w której się pojawiamy. O, zaraz tam wrócimy. Fajnie jest ten skill, tutaj nie, to jest taki mega endgame'owy właśnie pojazd, który możemy się elegancko przemieszczać, nam się podoba. I tu jak widzicie jest właśnie nasza pierwsza lokacja, w której się pojawiamy. Pamiętam jeszcze jak pierwszy raz odpaliłem Arka na konsoli, jak się cieszyłem jak dzieciak. Grałem to jeszcze w starą wersję, bo się nie zdążyła ta płyta zaktualizować. To były czasy. Gdzieś była nasza pierwsza baza, jak już pamiętacie. No właśnie, w tym miejscu. Pamiętam jeszcze, jak się kombinowałem z dźwiękiem, żeby dostosować fotogłośność do mojego głosu. W tym miejscu stawialiśmy naszą pierwszą bazę, jak dobrze pamiętacie. Też postawiłem tu kiedyś nagrobek do naszego Dodo, który niestety umarł po walce z Brontozaurem. No i co? Takim oto miłym akcentem chyba sobie będziemy powoli kończyć naszą serię. Pokonaliśmy wszystkie trzy bossy, pokonaliśmy finalnego Bersera i w tym momencie też pokonałem sobie bardzo nielubionego przeze mnie Ichthyornisa. I po tych wszystkich odcinkach finalnym zwierzęciem, którego jak widzicie dotarliśmy, jest Dodo. Ten Dodo, który jest tak naprawdę chyba jednym z ulubionych zwierząt każdego gracza, który jest istną ikoną Arka. Mam nadzieję, że wszystko wam doskonale pokazałem w tej serii, jak oswoić każde ze zwierząt, gdyż praktycznie na każde z nich poświęciłem osobny odcinek. W pierwszej serii troszeczkę się szamotałem z tymi, które zwierzęta oswajałem kilka w jednej serii i kilka w jednym odcinku. Ale na przykład w tej serii mam nadzieję, że na każde zwierzę poświęciłem odpowiednią ilość czasu. Tamte też zwierzęta w pierwszej serii nie były aż tak skomplikowane jak te w drugiej. Dlatego obstawiam, że w tej drugiej faktycznie było dużo, dużo więcej zawartości niż w pierwszej. Pokazałem wam też, jak przejść każdą z jaskiń, jak pokonać każdego z bossów, widziałem co to Versera. Co prawda nie zrobiłem tego uczciwie w żaden sposób, bo wszystko było przy pomocy komend, no a niestety przez usunięcie mojego światła nie miałem za bardzo możliwości przejścia tego jeszcze raz, bo to by zajęło dużo czasu. No i co? Nasza przygoda na mapie Daisen powoli dobiega końca. W tym momencie. Mam nadzieję, że seria wam się już podobała, może już nie odcinek, tylko seria, tak samo jak odcinek w sumie, taki można powiedzieć epilogowy, dodatkowy, setny odcinek, bo jak dobrze wszyscy wiecie, sobie to idealnie wyliczyłem. Życzę wam wszystkiego zdrówka, już za niedługo widzimy się w kolejnej serii z innej tym razem gry. Moja seria może nie była najlepszą ze wszystkich, jakie istnieją na polskim YouTube i na YouTubie w ogóle, bo na pewno bo wiele rzeczy musiałem się od innych dowiedzieć i sam też wiele rzeczy doskonale nie przedstawiłem, tak jak niektórzy to mogą przedstawić wam. Ale mam nadzieję, że z mojej serii się na pewno dużo dowiedzieliście, jak co przejść, jak co pokonać, jak co oswoić, jak coś zdobyć. W sumie nie zrobiliśmy jednej rzeczy, a jest w sumie zbiór notatek. Ale to jest, można powiedzieć, taki dodatek faktycznie i to mogę sobie po prostu przelecieć tym statkiem po mapie, ewentualnie trochę się pod wodą pobawić w zbieranie tych notatek, ale powiedzmy sobie szczerze, to raczej nie jest nikomu do życia, do szczęścia potrzebne, ewentualnie jest za to jakiś achievement na Steamie, osiągnięcie za zdobycie wszystkich notatek. No ale co, ja się powoli zamierzam, mam nadzieję, że bawiliście się dobrze, bo ja się bawiłem wyśmienicie przy tej serii. W sumie pierwszy raz w życiu przeszedłem całego Arka. Gra często podkładała mi bale pod nogi, jak między innymi kilka odcinków temu, gdy faktycznie nasz serwis został usunięty. Ale Arek to kapryśna gra, między innymi chodzi mi o optymalizację i tego typu rzeczy. Za kilka lat na pewno sobie też zagramy w Arka 2, które też wyjdzie.
No i co? Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Zapraszam również na mojego Discorda, do którego link jak zwykle macie w opisie filmu. A ja się już powoli z Wami żegnam, mówiąc jak to mam zwykle w zwyczaju mawiać. Elo, elo.